Panie pośle, jeśli pan chce stąd wyjść, pan zmarną. To było bardzo dobre pytanie. Spróbuję, bo pan jest przykładna. Nie, jeśli pan chce stąd wyjść. A już mogę odpowiedzieć? To jest nieporozumienie. Janusz mówił o drugim kierunku studiów, nie o pierwszym, bo wtedy toczyła się publiczna debata na temat tego, czy w obliczu tego, że mamy bardzo mało pieniędzy na naukę, czy drugi kierunek studiów powinien być płatny, czy bezpłatny. Janusz mówił wtedy, że drugi kierunek studiów, jeżeli mówimy o studiach humanistycznych, należałoby się zastanowić nad odpłatnością. Dlaczego tylko humanistycznie? Już tłumaczę dlaczego. Otóż w państwie, które potrzebuje się rozwijać, tak jak Polska, w państwie zacofanym, które musi nadganiać sąsiadów, najbardziej potrzebni są inżynierowie. No taka jest prawda, ja jestem humanistą z wykształcenia, ale trzeba się z tym pogodzić. My mamy przed sobą ogromne wyzwania. Musimy rozwijać nowe gałęzie gospodarki, takie jak na przykład odnawialne źródła energii. No z całym szacunkiem bibliotekoznawcy tego nie zrobią. Muszą to zrobić inżynierowie. Tych inżynierów będzie coraz mniej i będą coraz bardziej potrzebne. Stąd myśl Janusza Palikota polega na tym, że cały system edukacyjny w Polsce należałoby nieco zmodyfikować w ten sposób, żeby kształcić ludzi w takich kierunkach, które potem będą państwu potrzebne, gospodarce potrzebne, potrzebne na rynku pracy. No nie bez powodu w tej chwili mamy 20 parę % bezrobocia wśród absolwentów. To się nie bierze z tego, że państwo kończą kiepskie uczelnie i nic nie potraficie. Na pewno potraficie bardzo dużo. Tylko problem polega na tym, że dla politologów nie ma tyle pracy, ile byśmy chcieli. Dla bibliotekoznawców nie ma tyle pracy, ile byśmy chcieli. Brakuje inżynierów i stąd trzeba prowadzić mądrą politykę edukacyjną.